ponad połowa Polaków przyznaje, że ich szanse na odłożenie jakichkolwiek pieniędzy w ciągu najbliższego roku są znikome lub żadne. Wynika z badania przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Najnowsza odsłona raportu Sytuacja na rynku Consumer Finance pokazuje, że odkładać planuje 44% Polaków, 32% widzi na to dość duże szanse, a 11% zaledwie bardzo duże. Dejron Acemoglu, Simon Johnson i James Robinson zostali w tym roku laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Zajmowali się badaniem, jak tworzenie instytucji wpływa na dobrobyt społeczeństw. Mówiąc prościej, dlaczego jedne kraje są bogate, a inne biedne. Tegoroczni laureaci zapewnili nową perspektywę na to, dlaczego istnieją tak ogromne różnice w dobrobycie między narodami. Jednym z aspektów są utrzymujące się różnice w instytucjach społecznych. Krach w polskim eksporcie. Niemcy przestają kupować nasze towary. Uzależnienie od jednego odbiorcy ma swoje wady. One uwidaczniają się, gdy ten odbiorca nagle odwraca się plecami do naszych wyrobów. Taki mamy właśnie w polskim eksporcie do Niemiec. To odbije się na danych o polskim PKB, a więc i perspektywach wydatków z polskiego budżetu. Paradoksalnie z czołówki odbiorców naszych towarów największe wzrosty nasz eksport notuje do krajów pozaunijnych. Orlen rezygnuje z zagranicznej inwestycji. To projekt wart $1 miliard. Norweska spółka Orlenu zakończyła udział w projekcie Polaris, który miała realizować z tamtejszym partnerem, firmą Horizon Energy. Wynika z ustaleń Business Insider Polska. Nowe władze Orlenu uważają, że projekt mający na celu magazynowanie dwutlenku węgla nie da satysfakcjonującej stopy zwrotu. Koncern szacował, że inwestycja pochłonie nawet $1 miliard. Budowa CPK ma ruszyć jeszcze przed wyborami. Minister infrastruktury poinformował, że gotowy jest projekt budowy CPK. Z informacji przekazanych przez spółkę wynika, że budowa ma ruszyć w 2026 roku, a otwarcie lotniska zaplanowano na koniec 2032 roku. Działania w kwestii projektu są już teraz opóźnione o cały rok, czyli od początku rządów Koalicji Obywatelskiej.